Dzień dobry, z tej strony Red i witam was w kolejnym odcinku. A dziś mam dla was taki nietypowy materiał. Jak doskonale wiecie, w Genshinie no nie ma za dużo kontentu. I gracze muszą sobie znajdywać i tworzyć ten kontent sami. I tak właśnie narodził się pomysł draftów. Nazwa oczywiście zapożyczona z League of Legends, więc jeżeli ktoś grał, to na pewno od razu załapie, o co chodzi. A jeśli nie, to zaraz wam wszystko wyjaśnię. Widziałem też całkiem podobny kontent za granicą i przyjemnie się to oglądało, więc czemu by nie spróbować. W dużym uproszczeniu. Najpierw banujemy sobie postacie, których nie możemy zagrać, później pikujemy i piki nie mogą się powtórzyć. To znaczy, jeżeli ja piknę jakąś postać, no to mój oponent tej postaci nie może powtórzyć. Po wybraniu drużyn gramy Abyssa i kto zrobi tego Abyssa szybciej, wygrywa. Żeby to jeszcze bardziej urozmaicić, przed versusem wybrałem dwóch widzów, na których kontach będzie odbywała się ta rozrywka. Więc jeżeli chciałbyś, żeby twoje konto też zabrało w tym udział i zobaczył, jak sobie radzi, koniecznie wpadnij na streamka. A jeśli oglądasz ten film w dzień publikacji, to dziś o godzinie 19 odbędzie się draft na kontach Whale'ów, więc nie możecie zabraknąć, zapraszam na Twitcha. Link w opisie i w komentarzu. I jeszcze zanim zaczniemy, najważniejsza rzecz. To jest forma rozrywki. Ma być śmiesznie, ma być zabawnie, ma być fun, mamy się dobrze bawić. Nie tryhardujemy, nie spinamy się i nie wprowadzamy toksycznej atmosfery. Więc pamiętaj o tym, że to nie jest żadne wydarzenie sportowe i teraz będziemy się spinać, żeby wygrać, tylko ma być po prostu zabawnie, przyjemnie i ma być fajny content. To tyle ode mnie. Złap za herbatkę, rozsiądź się wygodnie, bo materiał jest całkiem długi i miłego oglądania. Czad, co uważacie? Czy matchmaking puszcza taki pojedynek, czy średnio? Dobra, na którym koncie byś chciał zagrać Lokoto? W sumie szczerze, to nie wiem, czy nie umorgota? Dobra, to ożył czy reszka? Ożył. A jak wypadnie reszka, to ja gram. Graż umorgota. Ale Red musi catching zagrać. Pierdolę się. No dobra. Ale jest tu kilka pików, które na pewno będę chciał wykorzystać. Mam chociażby i to. Hypercarry 130 energy charge do 6%. Potwór. Nie zagrasz, nie, Jelan. Chyba wiesz o tym, nie? No way. No way. No fucking way. Nie ma drogi. Nie ma kur... drogi. Lokoto? Spięty jesteś? Trochę. No dobra. Panie i panowie, mamy przygotowane wszystko. I co? 10 minut na ustalenie banów, potem 10 minut na ustalenie pików. Nie jest ustalone, kto first pikuje, kurwa, to ważne jest. Ożył czy reszka? A, to dalej ożył. To jak ożył, to ty first pikujesz. Dobra, ja first piku... ty first pikujesz i ty first banujesz, od razu mówię. Dobra. Już możesz iść. No kurwa, nie, liczyłem na tego first pika. No dobra, czat, co banujemy? Niewiego ban? Ja bym go nie banował, wiesz? Bo nawet jeśli on go nie piknie, no to ja go piknę. Ale ja go nie mam. A, no to troszeczkę kurwa zmienia sytuację. No, jak go nie masz, to ciężko będzie go piknąć. Raiden albo Jelan ban? No Jelan nie chce, żeby piknął. Ja nie chcę, żeby Jelan. Na pewno Jelan nie może zagrać, bo Jelan jest C3, jest dospermiona, ona bije w ch... i nie chce, żeby ją zagrał. Ja na pewno chciałbym zagrać Lineya, bo wydaje się... Jezus, kurwa Maria, co ci jest? Ja na pewno będę chciał zagrać Lineya, to na pewno. Dobra, ustalmy może pierwsze bany Sauchi. Ja uważam, że powinniśmy bany ustalać. Najpierw pomyśleć, co on zbanuje i co ja zbanuję. Bo to trzeba teraz szachy 5D zagrać. Czekajcie, skupmy się. Nie możemy dopuścić do piknięcia Jelanki. Jelanki on nie zbanuje. Ale ja muszę na pewno zbanować Jelankę, nie? Jelan to jest oczywisty ban. To jest podstawa. Drugim takim banem powinien być chyba Newvillet, bo nawet go nie piknę. Jelan i Newvillet do bana. Ja bym nie banował Kazuchy i Nahidy. Tango, 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 tango. Zbanuj Chishiki, Rare i Amber. To jest dobry plan, dzięki za suba. Przekonałeś mnie. Panie, gdybyś dorwał Kazuchę, bo jest C2, on na pewno weźmie Kazuchę, ale ja wtedy wezmę Nahidę. Wiesz, nie jest w stanie piknąć, ma tylko jednego first picka. Może wybrać sobie albo Kazuchę, albo Nahidę, albo zbanować jedno z nich. Ale ja wtedy mam dostęp do Alhaitama. No, zobaczymy. Będziemy jeszcze kombinować, jak zobaczymy bany. Postaram się dobrze pobanować. Dobra, jestem gotowy. Zawołam teraz Lokoto. Dobra. Cześć. Siema, jak tam decyzje? No jakieś tam podejmujemy. Masz first bana. Jesteś gotowy? Jak będziesz gotowy, to banuj. No to ja banuję Alhaitama. Dobry się, kurwa, spodziewał.
No to jak kurwa banuje noweleta? Co? Jak to? Nie możesz! Nie ma drogi! Nie ma kurwa drogi! Jak on to zrobił? Teraz ty, dawaj. Dobra, teraz zobaczmy, czy ja chcę teraz to banować? O no wydaje mi się... Nie, nie, nie. Ty powinieneś to powiedzieć teraz, jak ten Morgoth napisał. Ty jak powiedziałem, banuje niewiele, to oh my god, I can't believe it. Lecisz następnym piku w sumie. Oh my god, I can't believe my eyes. Dobra, to ja myślę, że ja banuję Linneya. Co? Linneya. Kto by się kurwa spodziewał? No, zaskocz mnie. Tom Liela. Oh my god, I can't believe my eyes. Dobra, teraz popisz się, co zbanujesz. Poppy. Poppy do bana? Dobra, już banuję Poppy. Poppy. Dobra, no chyba muszę to jednak zbanować, bo u ciebie zbyt dopieszczona ta Furina. Furina different thing? Furina different thing. No to dobra, to teraz ostro zagrałeś i widzę, że odważnie, nie boisz się tego. No. No dobra. To ja co banuję z tej dwójki? No. Co? Wiesz. Ja, kurwa, zaskoczę, bo ja... No kurwa, czekaj, użyłam mózgu, co ja chcę zbanować. Ja chcę zbanować, chodzą mi po głowie dwa piki. Czekaj. Jeszcze chwila. Jeszcze sekunda. Niech będzie... Dobra, niech będzie Navia. Miałeś kurwa jedno zadanie. Zbanować na Hidę! No wiem, ale ty musisz przehandlować mi kazuchę. Musisz mi przehandlować na Hidę. W kurwa to Navię. Nie wiem, no, myślałem jeszcze o Raidence, ale w sumie... No będziesz musiał mi jedną rzecz przehandlować, no coś za coś. Oh my god, I can't believe my eyes. Dobra. Oh my god. Dobra, leć na 10 minut. Idę. No. No, czat. Nie wiem czemu tą Navię banowałem, ale byłem prawie pewien, że będzie chciał nią zagrać. Miałem jeszcze na Raidenskę z tyłu głowy Sauchiv, ale uznałem, że banowanie na Hidę nie ma żadnego sensu. Przehandlujemy najprawdopodobniej na Hidę za kazuchę, albo kazuchę za na Hidę. Najprawdopodobniej piknie kazuchę. A ja piknę na Hidę. Ej, zagranie Hyperbloom Ayato wchodzi w grę, Sauchiv. Gdzie są main Ayato? Main Ayato, gdzie wy jesteście, kur... Main Ayato. To co, Hyperbloom i Ayato z dodatkiem... Kogo? Hyperbloom Ayato z dodatkiem... Ty, ja Cookie muszę piknąć. Jak ja nie piknę Cookie, to jestem wyjebany z butów. No nie. Dobra, szybko robimy bossa. Masz księżyce, dawaj kurwa, dawaj szybko, czat. Lecimy kurwa, nie ma co. Ale ja catching nie umiem grać, kurwa. Red, naucz mnie grać catching. No. Rudym graj. Ale kurwa, ci mam zagrać rudym, jak on na pewno weźmie zianglik. Pierwszy pik to jest bardzo proste, czat. Przeczytamy go jak książkę. Pierwszy pik to na pewno jest kazucha albo Nahida. Drugi pik to jest któraś z tych ważnych czwórek. Ja mam dwa ustalmy najważniejsze. Pierwsze dwa piki, co bierzemy? Kazucha albo Nahida, of course. Najprawdopodobniej on weźmie na kazuchę, ja wezmę Nahidę. Nahida i Cookie, tak gramy? Bo jak ja nie wezmę Cookie, to on mi weźmie ten. Nahida albo Nahida... Ewentualnie Nahida Bennett. A tu nie ma Raiden. Jest. Nie. Ja tu nie ma Raiden. Czemu ja jej nie zbanowałem? Ja myślałem, że ty masz Raiden, ty zje... To znaczy kolego... Gdzie jest Raiden? Nie widzę jej. Ja... Ty, tu nie ma Raiden. Jaki jestem tempy, jak... Ty, muszę wziąć fiszkę. Dobra, to ja wezmę fiszkę. To ja wezmę tą fiszkę. Aloy? Dobra. Bierzemy Aloy. No, będzie ciężko, czat, to wygrać. Będzie ciężko ten pojedynek wygrać. Ale co na pierwszą połowę planujesz? Nie wiem. To wyjdzie... Sauchiv, nie mam pomysłu. To wyjdzie w praniu, nie? Ja chcę zobaczyć, jakie on będzie miał piki i do tego się dostosuje. Bo póki co brak pomysłu, takiego, wiesz.
No wziąć tego pierwszego pika albo przehandluję. Najprawdopodobniej da mi na Hidę. Jak mi da na Hidę, to już będzie łatwiej. Na Hida Bened, a potem niech już dostosujemy się do tego, co on piknie. To kiedy w końcu walka? Jak teraz są piki, 10 sekund zostało. Dobra, że napisał do Koto, żeby przyszedł. Chodź! I... Dobra, telefon zadzwonił. Zaraz do Koto przyjdzie. No dobra, zaskocz mnie. Zaskocz mnie, co pikniesz. No to nagle mój Graydon. Ja nawet jej nie mam. No to ja no way, kazucha. Ja cię kuręcę, czat, ale nas ograł. Tego żeśmy nie zakładali. Ty się wcale też nie zakładam, że weźmiesz to, co myślę. Nie, skądże. Na Hidę wezmę. I do na Hidy wezmę Beneta. Spodziewałem się tych dwóch pików, co ja pocznę. Dobra, to skoro ty już wziąłeś sobie tego Beneta, no to ja w takim razie muszę to zaszachować w ten upośledzony sposób, biorąc Xiangling. To bardzo ciekawa decyzja. Ja w takim wypadku wezmę sobie do mojego... Party! Party! Do mojego party! Wezmę sobie najprawdopodobniej w tym wypadku pana Xing Chua. Bo nie chcę, żeby... Jednak go bierzesz. No wiesz co, no muszę dobrze. Go zagrać, bo jak ja ci go dam, to będziesz miał już trzy najlepsze postacie w jednym teamie, ja tego nie chcę. Dobra, to ty bierzesz to. I teraz czy jest jeszcze coś, czy możemy się... O wkurwa. No. Jest tak chyba jeszcze jeden pik. W moim przypadku już chyba nie. Czekaj, no. Masz tą postać? I wiem, jak bardzo to komicznie zabrzmi, ale to jest jedyne, coś mógłby jeszcze podkraść. Biorę bajzę. Ja cię kre... Do czego ci ten bajs? Nie, czy Sajno będziesz grał, kurwa? Tam jest zero. Nie, będzie mi kaszlał, wyrywał kwiatki. Będzie super. Czekaj, muszę to coś wymyślić na szybko, na speedrunie. Teoretycznie mógłbym, ale dalej pozostaje otwarta kwestia. Nie no, muszę wziąć cookie. Czyli dobrze, przypuszczałem, że ją weźmiesz. No, wiesz co, muszę ją piknąć. To taka jest prawda i tego nic nie zmieni. Ja chyba teraz piknę Koko. Czy też chcesz zagrać Bluma bez Nahidy? Nie. No ty teraz przedstaw swój drugi team. Ja? No. No, kurwa, rozumiesz mnie. No, ten. No to ja se wezmę w takim wypadku raczej... Zombriego. No dobra. Zombri. To ja pikuję teraz, żeby już mieć pewniaka, to biorę sobie Nilo. Raz ja. To zabrzmi tak komicznie, kurwa, jakbym pikował bajzu, ale piknę i to. Ja p... Jest wysoko. Dobra, przecież wiem, po co ten zongli. No. Dobra, to wcale się nie spodziewam Goro na ostatni. Jak ci potrzebne, to se zagraj, nie? To ty... Dobra, to ja biorę Sary. Czy chcesz mi powiedzieć, że pikłeś Sary tylko dlatego, żeby skontrować i to? Lorowo. Tak. Zostanie w p***ol. Dobra, stary, ja wezmę Goro w takim razie. Żeby pod f*** go to biorę... Raiden Shotgun. Oh my god. I can't believe my eyes. Czekaj, masz na Hidę, Beneta... Child, tak, dokładnie, zgadłeś. Piknę Childa. No dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem. Zgadłeś. To ja piknę... holy moly, holy moly. No dobra. Spodziewałem się Dundra Travelera, ale... No. Twój. Chciałem wyszukać szybko w Google, kurwa, zdjęcie lokomotywy, ale się... No. Tak się prezentują nasze piki. Jeszcze mogę patrzeć na czat? A, czat mnie wyzywa. Mają za mnie bekę, że pikłem Childa. No co, czat, musiałem kombinować. Goro, ja miałem po prostu ogóle... czyste IQ, a tu jest po prostu Child, Nahida, Xingqiu i Cookie. I mam łuk. Chat, to było 300 IQ plays. O co wam chodzi? Nigdy Hyper Bloom Childa nie graliście. Ten i to przypadkiem miał Serpenta R1? No ma.
No co kurwa, jakbym piknął Ayato, to nie miałbym łuku. To miał być Ayato, ale potem pomyślałem... No właśnie, myślałem o nim też, ale właśnie nie masz tu. Jak mogłeś kurwa wziąć Ayato? Chyba nie wziąć Ayato. Ayato i to. Nie wiem, Ayato i to. Łatasz i to, łatasz i to. I to i kurwa piosenka. A ta. Łatasz i to. Tak, bo muszę teraz te postacie skleić na szybko. Go ankieta, kto wygra. No to mam nadzieję, że jesteś gotowy na wpie... Szykuj się, bo cię rozpie... To powiększenie. Bój się, ku... Tak, ktoś musi liczyć czas. Dobra, Vuxu jest na posterunku. O, klikłem źle combo. Dobra, tam. To tak nie ma znaczenia, jak ja combo zrobię na Ito. O, właśnie ci tankuje tą koparę, to akurat serio na plus. Podoba mi się, że ten Goro się nie ładuje. Goro ma wyjeb... ładowanie. Pyk! 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 Trzy gwiazdki będą jak... Dobra, minuta 30. Jeszcze naładowany. Rzeczywiście, to ja se może spalę. Dobra, ja se spalę powtórkę już, cicho. Kurde, z Ongliego, wcale nie opuścia mi, kurde, tej rotacji i wszystkiego. Zajebiście, kurde. I to, który się ładuje w Pyro Ito jest, dobra, stary, jest, masz swojego Pyro Ito. Ale on ma zasięg, nie? No zasięg akurat ma zajebisty. Attaboy, kurde. To ma taki nawet, że jak Ulfurt lata, to oni tak go uderza. Bo to jest giga czat, kurwa, ja go pikłem. Bo nie jestem kurwa leszczem. Remember no meta. No jak dla mnie to dużo diffu robi jednocześnie w drugim. No to dobra, piszę 2 minuty, 120. Może być, nie ma problemu. Nie krępuj się. No dobrze. Wy sobie odjedźcie. Dobra, robisz coś w takim podobnym czasie. Przynajmniej nie umrze. Bajzu da radę. Minuta 17? Chyba. Czyli 77. Git. Dawaj teraz ty pierwszy. Oby no to ten... tu się zaczniemy. Oby cię ten serpent. Bo widzę, że bab też coś stary nieużyty. Dobrze. Red, mam wrażenie, że jesteś w piździe, a ja mam wrażenie, że jestem kur... zajebistej pozycji. Dam rady, kur... Wy nie widzieliście Gigachada i to w akcji. Znaczy już widzieliście i nie było najlepiej. Ale to po to, żeby zmylić oponenta, żeby się rozluźnił. Mówię wam. To wszystko jest dlatego. Dobra, kur... wolę to dobić na tak. Ile było? 32 sekundy zostało. Dobra, lecę. O! Ja, w sumie chyba Kuki jest na tyle śmieszną postacią, że ona to chyba ma gwarantowane, że zawsze przywraca. Chyba tak. Wybiegaj, child! Czy nie? I don't know, man. Bo ja chciałem jednocześnie zbuffować tą, Xiangling. Dobra. Zajebiście wyszło. Ale z klasą. Ile czasu? 87 sekund bodajże mi wyszło. Dobra, kurde, tym razem miałeś szczęście, ale następnym razem się pilnuj. Dobra, teraz ja pierwszy, nie? Będzie dobrze i to damy radę. Jestem dobrej, kurde, myśli. Ale się naładował, jeb... Jeb, kur... Jeb, 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 jeb,
Jeb, jeb, jeb. Minuta, kurwa. Ale w ogóle, jak tutaj się ładnie wszystko zamyka, przyjemnie. 41 sekund. Dobra, tam mała przepaść, nadrobimy ją. Dawaj, teraz ty pierwszy. Ja nie panikuję. Ja jestem dobrej myśli. Czemu kostki nie widać? Bo kostka teraz nie gra. Czy wolę tak. Oglądam, jak mówił widz ze mnie. Dobrze mi się to ogląda. Dobra, to czytane nie widzę sensu używać tego burst. Ile? Zostało 20 sekund chyba. Mhm. 118 z tego, co mówi Kitsura, chyba dobrze mówi. Dobra, moja kolej. Albo kolej. Dobra. Dobrze. Zawodnik się czegoś naćpał. Trudno mi powiedzieć, czy możesz to zrobić, czy nie? Mi też. Chyba tak? Nie, teraz muszę jeszcze raz powtórzyć. Jeszcze raz, powtóreczka. Spoko. Znaczy w ogóle odczułeś diff między tym, jak się stakuje C0 a C1, ten znito, nie? Tak. A jeszcze ciekawe jest to, że ten jeden z tych staków ci wraca w momencie, kiedy je zużywasz. Nie wiem, czy go złapało w ogóle. Nie ma szans szybciej. Nie wiem ile czasu, ale raczej nie szybciej. Wolniej tak czy siak. Oj, tylko nie wiem o ile. Dobra, ostatnia runda, dawaj. A tak na poważnie to ile? Serio 114? Teraz kto pierwszy? Ja chyba. Ty. Lepiej by ci wyszło gdzieś na Hidden Goblin żurdym? Może? Może. Minuta 67 sekund. Dawaj, teraz ty. Kurde, czekaj, nie, dobra, teraz widzę. No, bi. Nilu bez znaki, no prawda. 40 sekund? 41? Czy 51? Bo nie widziałem. Też nie zwróciłem uwagi. 41. Dobra, teraz ty pierwszy, dawaj. Lubię, jak się content sam robi, powiem ci szczerze. Ciekawe dlaczego. No akurat błąd. Że tak i tak by sięgało. Nie wiem, czy ja bym tego nie powtórzył, no. Jutro Red Gray na moim koncie, ci ufam? Może być. Trochę jak W, ale chuj. On też ginie. Dobra. Teraz będzie dominacja genetyczna. Ile było sekund? W ogóle chyba zrobiłeś tu wolniej, kurde, pizdujesz. Ale pierwszą część też zrobiłem wolniej, więc zależy od której ten. No, mogło być podwójnie ale... Wiesz, że gorzej? No to chuj. Powodzenia we sporcie. mi się najlepiej go grało. Dawaj, czaj, kurwa, no. A w ogóle będzie miał cooldown 10 sekund za chwilę. A czy Boże, 30 sekund, jak ja tak będę na. Akura, a mógłbyś mieć C6. Z C6, kurwa, to zrobił, tał, czy wiesz po co wyszować? Czy kurwa! Rozbijanet.
Dobra, zajebiście. Ile było czasu? 58, dobra. Czyli w sumie... Czekaj, ile? Kto wygrał ostatnią rundę? Gdybyś nie zrezygnował, miał być 3-0, a tak to masz 2-1. Beka z ciebie. Boże. Dobra, kurde. Zwycięstwo to zwycięstwo. Zwycięstwo. Ja uważam, że to po prostu to była runda za 3 punkty. Dominacja i to dokładnie tak. Iś to gigo czat poradził sobie. A jeszcze jakbyś zbanował tą... Jakbyś zbanował tą Nahidę zamiast tej Navi z dupy. Ja miałem od początku pomysł, że właśnie ja biorę Kazuchę. No to akurat bardzo możliwe. Ale wtedy byś piknął Zonga i chciał zagrać tą Navią, miałbyś już jungling w party. Wystarczy, żebyś sobie do tego fiszkę dorzucił i zagrałbyś Navię, Zonga, fiszkę i za jungling byłoby równie fajnie. Bo Navia by i tak sobie strzelała po 200 tysięcy. No. No i klasa, bo Morgoth ma jeszcze broń dedykowaną do niej, więc tym bardziej. Nie, mi się bardzo podobało. I to giga chat dał radę. Rada, wam jak się podobało? Czekaj. O, na szybko robiony w pancie, ale uważam, że i tak zajebisty. Zdecydowanie. Pasuje. Boże, jakie to jest dobre. Ale raz się udało.